Mikołaj Małaczyński z Legimi. Jesteś już tu z przodu, Mikołaj, super, dobra. Już ustawimy. Dobra. Też o doświadczeniach Legimi z wchodzeniem na rynki zagraniczne. Tak, oddaję ci mikrofon, tu masz wskaźnik. Jak to zrobiliście, opowiedz. Cześć, Mikołaj Małaczyński, Legimi. Przemyśleliśmy, jak no tak, weszliśmy na pierwszy rynek dopiero zagraniczny i chciałbym się dzisiaj podzielić z wami 8 radami czy 8 doświadczeniami z wejścia na ten rynek. Tak jakoś tak mi się złożyło, że zebrało się akurat na 8. Na początek kilka słów, czym się zajmujemy. Wchodząc na Legimi otrzymujecie dostęp do 25 tysięcy książek w takim samym modelu jak w Spotify czy w Netflixie dostęp do filmów czy muzyki. Czyli jesteśmy wirtualną biblioteką, na ten moment skoncentrowaną przez wiele lat na rynku polskim. Natomiast postanowiliśmy podejść do rynku zagranicznego dopiero po osiągnięciu pewnej skali tutaj. Jak rozumiemy tą skalę? To jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy klientów. Rynek, biznes systematycznie rośnie już od 6 lat, od czasu, kiedy odpaliliśmy polską wersję. I był tam pewien moment przełomowy oznaczony tym niewielkim pomarańczowym punktem. Ten moment to wprowadzenie takiej usługi, jaką jest czytnik za 1 złotówkę. Podobnie jak w telekomach, w momencie, kiedy podpisujecie umowę 2-letnią, sprzęt dajemy wam za złotówkę. I nie jest to żadne odkrycie, jeżeli chodzi o branżę telekomunikacyjną i w ogóle o rynek, natomiast w przypadku biznesów subskrypcyjnych nie jest to typowe działanie. I okazało się, że ono bardzo fajnie podziałało na naszych kluczowych partnerów, jakimi są wydawcy. I dzięki od czasu, kiedy właśnie ten model się pojawił, odblokowała się nam współpraca z wydawcami. Część z was, która mogła o Legimi kiedyś słyszeć, być może napotkała na taką wiadomość, że w chwili, kiedy startowaliśmy, współpraca z wydawcami nie układała się najlepiej. Otóż wydawcy myśleli, że odbije się to im jakoś na sprzedaży książki papierowej. Obawiali się bardzo, że taki biznes model all you can eat doprowadzi do, piękne słowo, kanibalizacji. My udowodniliśmy, że właśnie wydłużając życiową wartość klienta, tej kanibalizacji się potrafimy ustrzec, ponieważ zbieramy klientów zdeklarowanych na dłuższy czas. Nie takich spekulantów, którzy wyjeżdżając na wakacje, zamiast kupić książkę papierową, no właśnie, wejdą do abonamentu, poczytają przez 3 miesiące i się wypiszą. Tym samym odsysając trochę tych pieniędzy z rynku. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że okazało się, że właśnie ten business development w Polsce i te doświadczenia pozwoliły nam zaobserwować pewną ciekawą prawidłowość. Otóż właśnie tym modelem, on jest dosyć prosty, ale nikt na to nie wpadł poza Polską i poza Polską nigdzie nie można kupować abonamentu z czytnikiem. Tak prosta rzecz. Ona zdecydowała o tym, że mamy znacznie większe pokrycie treściami w stosunku do innych krajów. No i w momencie, kiedy odkryliśmy to wysokie pokrycie, ten fajny współczynnik, stwierdziliśmy, że to jest taka trochę nasza wiedza tajemna, takie know-how firmy, coś, co w Y Combinatorze określają, pytając startupy, co wy rozumiecie, czego inni nie rozumieją. My zrozumieliśmy, że chodzi o maksymalizowanie życiowej wartości klienta, bo tego oczekują nasi kluczowi partnerzy i dostawcy. W momencie, kiedy zrozumieliśmy to, stwierdziliśmy, że czas pomyśleć o zaimplementowaniu tego tam, gdzie jeszcze tej hipotezy czy tego wniosku nie zauważono. I moje pierwsze doświadczenie z rynku, z w ogóle podejmowania decyzji o ekspansji jest takie, że no, trzeba być solidnie osadzonym na swoim regionalnym rynku. Polskę wiemy, że Polska jest takim rynkiem, który rozleniwia, bo jest na tyle duża, że no, wiele firm tutaj osiadło, pamiętamy case'y Gadu-Gadu, Allegro jest akurat świetlanym przypadkiem, który daje radę, ale to nie jest strategia, która jest w żaden sposób odkrywcza. Polecam książkę Tajemniczy Mistrzowie XXI wieku. W większości ona opisuje case'y firm niemieckojęzycznych czy niemieckich, które też mają bardzo duży rynek wewnętrzny, jeszcze większy niż rynek polski. I to są często firmy bardzo niszowe, specjalizujące się na przykład w produkcji instrumentów muzycznych, specjalizujące się w procesach B2B. I to są między innymi, taką firmą jest, po polsku się to wymawia, Kärcher.
producent myjek ciśnieniowych. To jest firma, która mogła przez wiele lat, kończąc, wypełniając swoją niszę niemiecką, pójść w inne segmenty, ale zdecydowała się na ekspansję. I tych przypadków tam jest wiele. Ale podstawą jest zdobycie, że tak powiem, solidnego zakotwiczenia na rodzimym rynku. Kolejny wniosek, jaki przychodzi do głowy po tej naszej ścieżce, to to, że wybranie rynku w takim modelu biznesowym jak nasz, który jest bardzo zależny od dostawców, to nie jest SaaS, to nie jest grupa językowa, to nie jest tak, że przetłumaczymy na język angielski i może z nas korzystać klient z Zimbabwe i nie wiem, Arabii Saudyjskiej. Nasz biznes skaluje się tam, gdzie mamy pokrycie w dostawcach. W związku z czym musimy sobie wyselekcjonować te rynki. Jak taką selekcję przeprowadzić? Podchodziliśmy do tego bardzo starannie. Szykowaliśmy się kilka lat, żeby w ogóle mieć z tyłu głowy taką strategię, żeby móc ją opowiedzieć inwestorom, móc sobie przeliczyć, co byśmy zrobili, gdyby ktoś nas chciał zainwestować odpowiednią sumę pieniędzy na zbudowanie tych rynków. I spotkaliśmy się z takim przekonaniem, że z Polski najfajniej jest oczywiście opowiadać o tym, że ekspansja powinna być do Stanów. Natomiast jeden z izraelskich funduszy udostępnił nam dane, z których wynikało, że jeżeli firma nie dysponowała 10 milionami dolarów na ekspansję, na marketing głównie, na rynku amerykańskim nie dawała rady. I to jest pewnie trochę zbieżne z tymi doświadczeniami versus z Anglii. Dlatego stwierdziliśmy, że wyjdziemy na rynek drugi co do w naszym rankingu, którym są Niemcy. To jest najbardziej odczytany naród w Europie. Świetnie, że tak powiem, przygotowany rynek książki ze względu na szereg ustaw, który ułatwia wejście nowym podmiotom, między innymi ustawy o stałej cenie książki. A kolejny rynek, który braliśmy pod uwagę, to Chiny. Jest to drugi co do wielkości rynek książki na świecie. Jak wybraliśmy akurat te rynki? Analiza była wielokryterialna, ale jak miałbym syntetyzować ją do trzech punktów, no to jest po pierwsze analiza rynku. Ja zaraz o tym powiem, jakim prostym modelem ją analizowaliśmy. Analiza konkurencji i kosztów. Posiłkuję się tutaj modelem Portera, jeden z najfajniejszych i najprostszych, genialny w swojej postaci model harvardzkiego profesora. No i odnosząc go do rynku niemieckiego, chińskiego, patrzymy, jakie są bariery wejścia. Na rynek chiński wejść jest bardzo trudno, ponieważ jest to rynek, który wymaga prawnego przygotowania. Nie każdy podmiot może tam wejść, musi mieć partnera chińskiego, chińskojęzycznego. Może to być joint venture, może to być powiernictwo. Siła nabywcza. Rynek chiński, średnia cena książki kilka złotych, rynek niemiecki kilkadziesiąt. Zupełnie różne rynki, no ale oczywiście masa przemawia za rynkiem chińskim. Siła negocjacyjna dostawców. Na rynku niemieckim jest to rynek dobrze uporządkowany, są agregatorzy. W przypadku rynku chińskiego rynek nie dość, że nieuporządkowany, to jeszcze, żeby zasilić naszą bazę treści, naszą księgarnię czy bibliotekę książkami, musimy położyć na stół solidne zaliczki. No i ostatnia sprawa, siła czy zagrożenie substytutami, produktami zastępczymi. Na rynku chińskim rządzi tak zwana literatura webowa, czyli pisarstwo online, od razu wydawane w internecie. Tych książek jest dziesięciokrotnie więcej niż dostępnych z branży tradycyjnej wydawniczej. Na rynku niemieckim takie zagrożenie można by upatrywać choćby w bibliotekach publicznych, czyli kompletnie inny rynek, które świetnie mają uporządkowaną bazę e-booków. Zatem warto szeroko, aspektowo spojrzeć na właśnie ryzyko wejścia na rynek, no i też temperaturę tej rywalizacji, to żółte kółko w środku. Analiza konkurencyjna, o tym mówili moi przedmówcy, więc nie będę się może tutaj rozwodził. Generalnie chodzi o to, żeby zidentyfikować kluczowe przewagi, zwizualizować sobie to jakoś, stwierdzić, w którym miejscu mamy przewagi, w którym nasi konkurenci są zdecydowanie mocniejsi. To się w 100% podpisuje pod tym, co usłyszeliśmy chwilę temu. Kolejna sprawa, jeżeli budujemy Excela i chcemy zweryfikować, ile my na tych rynkach będziemy zarabiać, no to dwa kluczowe parametry, lifetime value i koszt pozyskania użytkownika. Jak to wyestymować? O tym za momencik. No i właśnie, kolejny krok, nie byliśmy tacy mądrzy i spaliliśmy trochę energii, poświęcając, że tak powiem, czas na samodzielne analizy, to jest znalezienie przewodnika, kogoś, kto będzie współnosił z nami to trudne wyzwanie. Kto z was kojarzy ten wspaniały zespół? Jest tutaj kolega. Co to jest? Bayerful. Tak widzę, że mamy na sali fanów dobrej muzyki. Kiedyś o tym zespole było głośno, ponieważ zasłynął tym, że podobno sprzedał miliony płyt w Chinach.
Otóż najciekawsza historia z tego jest taka, że powstał świetny reportaż, Miliard Szczęśliwych Ludzi, polecam. Natomiast i fragment go za chwilę z tego reportażu za chwilę pokażę. Natomiast to jest historia o tym, jak Polak mógł zrobić biznes w Chinach, a go nie zrobił, ponieważ nie chciał poświęcić pieniędzy na profesjonalne doradztwo. I lider tego zespołu stwierdził, że znajdzie swojego przewodnika, a nie skorzysta z kogoś, kto w ogóle zaraził tą ideą rynku chińskiego. Zobaczcie, jak to wyglądało. Ale jest inaczej trochę. To jest nie tak jak tu, inaczej. Tu jest bardzo dobrze, a Hongkong... Hongkong tylko mało. Tak, tylko mało. Tak, tak, tak. Mało to chiński to nie tak samo, to dobre, chińskie dobre, ale mało dobre. Tak, mało, tak, mało, właśnie o tym mówię. No człowiek wygląda na zagubionego i myślę, że każdy, kto wchodzi na rynek chiński, też by tak wyglądał, gdyby miał przewodnika. Jak budować wiedzę o tych parametrach, które chwilę temu mówiłem, że są takie istotne? Eksperymenty i to w rozumieniu takiego podejścia startupowego Lean Experiments. My zrealizowaliśmy taki pseudoprodukt, upozorowaliśmy, że już odpaliliśmy naszą wersję na tym rynku i chcieliśmy policzyć, jak tak naprawdę wyglądają koszty zakupu klików, jakie kanały konwertują, na jakim poziomie, skąd ci użytkownicy będą bardziej zaangażowani na stronie. No i ponadto wspomniałem o tym, że siła nabywcza, siła negocjacyjna dostawców jest wysoka, chcą zaliczek. Posegmentowaliśmy sobie naszą grupę docelową na 3 profile i pod tym kątem weryfikowaliśmy, czy pod którą grupę najlepiej nasz produkt będzie pasował, również z perspektywy kosztu pozyskania użytkownika. I taką dosyć prostą konstrukcję, że tak powiem, obudowaliśmy marketingiem z budżetem kilkadziesiąt tysięcy złotych, oczywiście w przeliczeniu na juany. No i potwierdziło się, że rzeczywiście marketing w Chinach jest kosmicznie drogi przy stosunkowo niskiej życiowej wartości klienta. Także była to wcześniej pozyskana i relatywnie tanio wiedza. Inne podejście jako następny poziom wtajemniczenia dla zweryfikowania potencjału rynku to coś, co przeprowadziliśmy w Niemczech, czyli soft launch, nikomu nie trzeba tłumaczyć, ZMOT. ZMOT to jest taki termin lansowany przez Google jako alternatywa dla first moment of truth, czyli takiego pierwszego doświadczenia, jakie klienci starej ekonomii mieli po odwiedzeniu sklepu. Kupowali produkt, nie wiem, płyn do mycia naczyń i wędrowali z nim do domu. Jeżeli on się dobrze pienił, dobrze zmywał, no to stawali się klientami. Dzisiaj mamy ten zero moment of truth, czyli zanim dokonamy zakupu produktu, zweryfikujemy, co Google nam o tym powie. Więc wchodząc na rynek niemiecki, stwierdziliśmy, że przygotujemy wersję prostą naszej usługi, ale obudujemy ją tym efektem ZMOT, czyli wchodząc do wyszukiwarki, już będzie wyglądało, jakbyśmy na tym rynku byli i są recenzenci, opowiadają o tym produkcie. Zadbaliśmy nie tylko o to, żebyśmy byli już od czwartego linku, bodajże w dół, czwarty to jest akurat Polska, która się też zaindeksowała, ale już od piątego linku już były testy, które nie były w żaden sposób, że tak powiem, opłacone w tym sensie, że koniecznie tam się miały znaleźć rzeczy niewiarygodne. Po prostu było to natywne środowisko, które każdy internauta, że tak powiem, spodziewa się, że w takim momencie znajdzie. Google też dba o to, żeby podpowiadać odpowiednio linki, czyli w momencie, kiedy kliknę na otworzy się ta strona, no to natychmiast po, nie wiem, czy to będzie jeszcze może chyba w następnym przykładzie, podpowie też, że a może ty szukałeś Legimi plus fraza test, tam też będziemy. Ponadto zadbaliśmy o drugą co do wielkości wyszukiwarkę, czyli YouTube'a i zadbaliśmy, żeby to były ładne dziewczyny niemieckojęzyczne. Kolejny punkt to lokalizacja. To jest dostosowanie oczywiście produktu pod grupę językową, pod grupę kulturową. I okazało się, że jednym z takich głębszych błędów, których się nie udało nam ustrzec, mimo że mieliśmy na pokładzie przewodnika, jest taka specyficzna dla naszej działalności kwestia, mianowicie wysyłając komuś czytnik o wartości kilkuset złotych, oczekujemy za tą symboliczną złotówkę czy euro, oczekujemy chociaż od niego dowodu, numeru dowodu osobistego, żebyśmy w razie czego wiedzieli, kogo ścigać. No i okazało się, że proszenie użytkowników w Niemczech o coś takiego
To po prostu jest śmieszne, tak? Ponieważ o takie rzeczy mogą prosić tylko spółki państwowe. I okazało się, że dopiero z Hotjaran wyszło, że użytkownicy wklepują wszystko, docierają do tego pola i zaczynają backspace'em kasować całe wszystkie to wszystko, co wpisali wyżej. Więc stwierdziliśmy, że chyba coś jest nie tak i zrezygnowaliśmy z tej ochrony, aczkolwiek można to zrobić profesjonalnymi metodami weryfikacji przez pocztę na przykład niemiecką. Kolejna sprawa to płatności. Jak myślicie, co ten człowiek tutaj robi? On zbiera datki, to jest akurat w Chinach. Zbiera datki, czyli po prostu żebrze w metrze z telefonem. I dla nas pewne rzeczy są naturalne, że płatności przebiegają w ten czy inny sposób, ale okazało się, że nawet na rynku niemieckim karta kredytowa jest czymś, czego Niemcy nie używają. W ogóle słowo kredyt czy dług kojarzy im się z winą, bo tak to jest w wolnym tłumaczeniu, można powiedzieć, że to są synonimy. Więc to jest społeczeństwo, które najwięcej używa gotówki w całej Europie. Posługują się poleceniami zapłaty jako formą zapłaty za abonament. Jedną z obowiązujących oczywiście na naszą korzyść i takich dojrzałych metod płatności jest PayPal, więc po wprowadzeniu jej okazało się, że wszystko przyspieszyło. Ale lokalizację, tutaj humorystycznie mogę powiedzieć, że nie tylko się dowiedzieliśmy, co tak naprawdę oznacza za granicą, bo również w Polsce dochodzi do wewnętrznej lokalizacji na polskim rynku. Legimi działa również w bibliotekach. Nie musicie tego czytać, żeby wiedzieć, jak się zainstalować sobie aplikację Legimi, jak ją skorzystać z biblioteki. Dajemy taką instrukcję, którą biblioteki rozdają w formie ulotki, ale okazuje się, że to nie jest zlokalizowane pod klienta biblioteki, więc biblioteki dokonują lokalizacji samodzielnie. I pojawiają się piękne hasła, jedz, śpi, czytaj. To jest moje ulubione. Legimi uzyskało taki zielony prostokącik, jak od Gazety Wyborczej. On nie jest obecny w naszym corporate identity. To we Wrocławiu, tutaj Jaworzno również wtóruje. No i kolejny chlebek. Także lokalizacja to jest wejście w buty użytkownika w ten sposób, wejście w buty tego środowiska, tak żeby wyglądać w sposób naturalny i tutaj to się udało. Kolejny punkt to jest chińskie słowo guanxi, czyli budowanie sieci. I oczywiście ono pochodzi z rynku chińskiego, tam jest do tego wręcz z namaszczeniem się podchodzi do budowania tych relacji. Pierwsze spotkania odbywają się od razu przy posiłku, wymiana wizytówek i od razu coś do jedzenia. Natomiast chcę powiedzieć o takim doświadczeniu, które mieliśmy z rynku właśnie i chińskiego, i niemieckiego. Za długo mówię? Nie. Okej. Okay. Otóż w Niemczech mieliśmy taki przypadek, że w momencie, kiedy Legimi jeszcze nie znalazło tego polskiego market fit, sprzedawaliśmy usługi. Sprzedawaliśmy na przykład usługi zabezpieczenia przed nielegalnym kopiowaniem. W ten sposób poznaliśmy naszego późniejszego partnera. Podobnie było na rynku chińskim, gdzie najpierw jechaliśmy tutaj po lewej stronie, 2011 rok, pozyskać czytnik dla jednego z kluczowych naszych dzisiaj konkurentów na rynku polskim, ponieważ wykupił taką usługę konsultingową, a tutaj z grudnia tego roku drugie zdjęcie joint venture z chińskim Boyue. Także w życiu bym nie pomyślał, że jedno z drugim kiedykolwiek będzie się wiązało. I ostatnia sprawa, czy ostatni wniosek z tej naszej dotychczasowej drogi jest taki, chyba wydający się zastosować na każdym etapie życia startupu. Rezygnuj szybko, inwestorzy dopowiadają i bez żalu, ale jednak czasem jest ten żal, z hipotez, które się nie weryfikują. Otóż odpalając jakikolwiek projekt, patrzymy wnikliwie na te stopy zwrotu, na perspektywę, na to, czy ta złotówka wydana na rynek chiński, niemiecki da szansę zarobienia w podobny sposób jak na rynku polskim. W związku z czym na przykład oceniliśmy, że rynek niemiecki łatwiej nam będzie zdobyć, pozyskać klientów, dokonując akwizycji podmiotu, aniżeli prowadząc wnioski z tego soft launchu, czyli wydając pieniądze na marketing taki w tradycyjnej metodzie PPC, tak? Czyli przepalając budżet na wyświetlenia, na pozyskanie ruchu na stronę w ten sposób. I stąd wpadł nam do głowy pomysł, żeby kupić spółkę, która ma już bazę użytkowników i robić rzecz podobną do Legimi, z tym, że zamiast pobierania abonamentu wyświetla użytkownikom reklamy. I ostatnia myśl, chyba taka może trochę podniosła, ale wielokrotnie byliśmy głodni, wielokrotnie mieliśmy wrażenie, że ktoś z nas zrobił w balona, ale też myślę, że ta pokora i takie
nastawienie, że musimy się cały czas uczyć, powinno towarzyszyć wchodzeniu na każdy nowy rynek. Po prostu to są zupełnie inne realia i za każdym razem właśnie miejmy poczucie, że otwieramy nowy startup. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Właściwie to był taki wykład z studiów międzykulturowych. Macie świetne doświadczenia. Jeśli chcecie jeszcze dopytać, to proszę. Cześć, Przemek Budnicki. Ja z ostatniego slajdu nie zrozumiałem chyba jednej rzeczy. To znaczy, powiedziałeś, rezygnuj z hipotez, szybko, taki bez żalu. Ten pomysł z zakupem RateFi to jest właśnie to, czy w sensie, że dobrze było, że zrezygnowaliście z tego, czy poszliście? Okej, to nie złapałem. Wiesz co, my na rynku niemieckim zrobiliśmy soft launch i chcieliśmy się skalować, wydając pieniądze na marketing. Klasyczne podejście. Właśnie w modelu PPC, displayowo, budując sobie lejki, optymalizując je stopniowo, natomiast stwierdziliśmy, że to po prostu się nie spina. I dlatego stwierdziliśmy, że lepiej kupić w pakiecie bazę użytkowników. Przed nami jej konwersja. Mogę zapytać, ile? No, nie, możesz zapytać, ale nie mogę odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Cześć, Tomek Kopera. Mam pytanie o stąd tutaj, tak? Okej, okay, cześć. O kwestię marketingu. Wiemy, że w takim biznesie marketing jest core competence, więc pytanie, czy outsourcowaliście to, lokalizując swoją usługę w innych krajach do lokalnych dostawców, czy macie po prostu zespół, który to robi tutaj lokalnie? I tak, i tak. To znaczy przenosiliśmy doświadczenia z Polski do lokalnego, akurat w przypadku rynku chińskiego, posługiwaliśmy się tamtejszymi dostawcami, choćby z tego względu, że żeby zrobić reklamę w tamtejszych sieciach społecznościowych, trzeba mieć znów licencje bądź przedpłaty, które dla nas na tym etapie nie były dostępne. Ale jeżeli chodzi o rynek niemiecki, no to na przykład budowaliśmy kompetencje takie outsourcowane, ale do zasobu dedykowanego dla nas. Kolejne pytanie też tu. Cześć, z tej strony Hubert Stokowski. Pozwoliłem sobie odwiedzić waszą stronę legimi.pl w moim telefonie i ku mojemu zdziwieniu strona nie była responsywna. Chciałem się zapytać takiej strategicznej perspektywy, czy to jest decyzja jakaś taka, że klienci mobilni wam nie konwertują, i podyktowane nie, jest to jakąś jasne, analizą? Nie ma co dorabiać teorii, będzie mobilna niż niebawem, natomiast oczywiście klienci mobilni w większości pozyskiwani są w inny sposób. No, naszą esencją jest aplikacja jednak, więc to jest ten wybór, chociaż głęboka nie wiem, redesign czy relaunch Legimi czeka nas w tym roku i to jest rzecz, o której mógłbym w ogóle osobno opowiadać, bo uważam, że product design w startupie to jest pojęcie przereklamowane. Skupiamy, wydajemy pieniądze na to, żeby mieć najświeższe, najbardziej sexy designersko long shadow design, tak, bo jest akurat w tym roku w modzie flat. Wszystkie te trendy, że tak powiem, staramy się gonić, a okazuje się, że to, co powinno pomagać nam w podejmowaniu decyzji, gdzie zalokować budżet, to po prostu stopa zwrotu. Jeżeli konwertuje nam ta wersja strony, to trzymają tak długo, aż konkurencja zrobi wszystkie swoje, zaktualizuje wszystkie swoje strony, a my zrobimy później jeszcze lepszą. Czy są jeszcze pytania? Tam jeszcze ktoś z tyłu. A, na samym końcu. Za kotarą ukryte. Ja mam takie mini pytanko. Kto przygotowywał dla was analizę rynków przed decyzją o wejściu? Mówiłeś na przykład o metodach płatności, jakie są stosowane, o barierach prawnych. Początki były takie, że próbowaliśmy budować to in-house, natomiast w którymś momencie wybraliśmy firmę konsultingową, z którą to nie jest bardzo, to jest kilkuosobowy zespół, ale mieliśmy z nimi świetne relacje i poczucie, że rzeczywiście wiedzą, o czym mówią i powierzone im zadania wykonywali naprawdę bardzo dokładnie. Poza tym to jest bardzo insiderska wiedza, więc to była branża, to był podmiot z branży wydawniczej. Zresztą mogę ci powiedzieć, że to była ekipa związana z Arkiem Skuzą i Krzysztofem Borsukiem, człowieka z pierwszego możecie kojarzyć, bo robił kilka startupów, teraz pracuje w funduszu K2 Internet. Ale no, czy to jest jakieś bardzo specyficzne kompetencje? To była świadomość naszego produktu, naszych potrzeb i bardzo dobry przelot z tym zespołem. Dziękujemy bardzo. Podziękujcie.